które odbędą się w czerwcu na angielskich boiskach. Do tej pory oglądali Państwo tylko bramki z meczów, które nasza reprezentacja rozegrała z reprezentacji Chorwacji z jedynką w Rady. To były składy obu jedenastek, a spotkanie prowadzą sędziowie ze Słowenii. Pan Milan Mitrović jako sędzia główny, pomagają mu na liniach Josip Jakopiczek i Darko Horvat. Teraz to, co było najciekawsze w pierwszej części gry. Początek dosyć cenny. Gra toczyła się głównie w środkowej części boiska. Częściej i łatwiej pod pole karne dochodzili Chorwaci, ale niewiele z tego wynikało. Nie było strzałów na bramkę. W 18 minucie miła niespodzianka. Oto faulowany jest Nowak. Do bramki jest daleko, ponad 30 metrów. Nie wyglądało to na żadne zagrożenie dla bramki strzeżonej przez Ladicia. Polacy ustawili piłkę, potężny rozdźwięk wziął Bałuszyński, silnie strzelił, piłka odbiła się od Nikoli Jerkana i kompletnie zmyliła chorwackiego bramkarza, wpadając tuż przy słupku do bramki. A zatem w 18 minucie po strzale Henryka Bałuszyńskiego z rzutu wolnego i rykoszecie objęliśmy całkiem nieoczekiwane prowadzenie 1-0. Ta bramka podrażniła Chorwatów, od razu ruszyli do bardziej agresywnych, szybszych ataków, aby doprowadzić do wyrównania. W 21 minucie akcja Jarniego, podanie na lewą stronę do Asanowicza, ten wbiegł na pole karne, dośrodkował i Jurczewicz strzelił minimalnie nad poprzeczką. Dwie minuty później rzut rożny dla Chorwacji, rzut egzekwowany przez Brozneckiego. Dośrodkowanie spod opieki Wojtali, uwolnił się Brajkowicz i z bliska strzałem głową pokonał Andrzeja Woźniaka. Zatem 5 minut po tym, jak strzeliliśmy bramkę, rywale doprowadzili do wyrównania. 1-1 i atakują Chorwaci. W 33 minucie rzut wolny z lewej strony pola karnego. Brozinecki zagrał na długi słupek, tam Brajkowicz odegrał głową do środka, strzelał Stanicz, jego strzał był zablokowany. Dosłownie kilkanaście sekund później Chorwaci przejęli piłkę w środku boiska. Jurczewicz ruszył prawą stroną, dośrodkował na pole karne, tu był Stanicz, ale strzelił prosto w Woźniaka. Kolejną groźną akcję Chorwaci przeprowadzili w 38 minucie. Wrzucał piłkę z autu Asanowicz, podał do Brozineckiego, ten do Jurczewicza. Gracz Freiburga zatańczył w polu karnym, uwolnił się spod opieki naszych obrońców, strzelił w długi róg, ale Woźniak dobrze obronił. Teraz już Chorwaci atakowali raz po raz. Coraz groźniej było pod bramką Andrzeja Woźniaka. W 44 minucie po zagraniu Brozneckiego piłkę wybił z pola karnego Węgrzyn, ale tu dopadł do niej Szczepuli i strzelił tuż koło okienka. Także w pierwszej połowie przewaga, spora przewaga Chorwacji, zwłaszcza po tym, jak objęliśmy prowadzenie, ale wynik remisowy 1-1. Wynik nie oddaje może wydarzeń na boisku w Rijece, ale w sumie to wynik jest najważniejszy. 1-1 po bramkach Bałuszyńskiego i Brajkowicza. Szczepuli. Kralija. Teraz będzie groźnie. I tu strzało z kutka strzelał Goran Vlahović. Nasi piłkarze patrzą na sędziego liniowego, twierdząc, że był spalony. Świetne zagranie w tempo Nenada Pralii. Oczywiście w tej sytuacji nie ocenimy. Teraz nie sięgnął piłki Wojtala. Nie faulował Cicco, nie przerwał gry słoweński sędzia Nowak. To niepotrzebna zabawa. Boban to wykorzystał. Vlahović przedziera się środkiem i gol! Niestety. Ten korzystny wynik był bardzo blisko. Tymczasem resztki satysfakcji odebrał nam Igor Cvitanović, strzelając bramkę na 2 minuty przed końcem meczu. Popatrzmy, jak to wyglądało. Zaczęło się od tej zabawy, po której Polacy stracili piłkę. Tu zrobiło się straszne zamieszanie. 5-6 naszych piłkarzy zgrupowało się w jednym miejscu. Żaden z nich nie zauważył, że za ich plecami jest niepilnowany Cvitanović. No, nie ocenimy tego, czy był spalony.
patrząc obiektywnie i sędzia liniowy nie miał wątpliwości. No ale nie ma podania na przykład do uciekającego prawą stroną serca. Teraz dopiero piłka w tamtą stronę, ale już Chorwaci wrócili się, już Rukawina próbował przerwać tę akcję, a w tym momencie przerywa grę słoweński sędzia Milan Mitrović. Brijece na stadionie Kantrida w trzecim meczu pod wodzą Władysława Stachurskiego. Reprezentacja Polski przegrywa z Chorwacją 1-2.